Dzień dobry. W kolejnym dniu mamy niedzielę weekendową. Ja nie jestem w pracy. Właśnie teraz robię śniadanko dla rodzinki. Zjemy i chyba gdzieś pojedziemy na spacer, bo o godzinie 17 jest Julii koncert i wszyscy jedziemy na koncert. Mamy dzisiaj trochę chłodniejszy dzień, bo jest jakieś 13,5 stopnia. No, teraz. Patrzcie, jakie mam piękne kwiatki w wazonie. Już zaczynają nawet kwitnąć. Ładne, prawda? Pachną szczypiorkiem. Na obiad kapusta kiszona, kwaśna, ryba i frytki. Kapucha już zrobiona. Dodałam tutaj tylko kminek, sól, pieprz, olej, marchewkę i troszkę cebulki. Tak po polskiemu. I wczorajsze rybki męża. I jedziemy do Eventyrskogen, do baśniowego lasu, tajemniczego lasu na wyspie. Stary poszedł spać, a my korzystamy z okazji i uciekamy. Jedziemy na kawę i jedziemy do Eventyrskogen. I zrobić ładne zdjęcie koło rododendronów, czy jak to tam się nazywa. No zobaczymy, jak to będzie, bo już trochę tak jest ciepło i jest początek czerwca teraz. No, a rododendrony tak naprawdę zaraz przestaną nam tu kwitnąć. Lecimy. Na miejsce, czekamy na resztę naszych znajomych, którzy się z nami wybierają i idziemy do takiego lasku. Nie jest to daleko, jest tam chyta. Julka mówi, że to jest chyta doktor Proktor chyta. Jest to chyta tak naprawdę tak, doktora. Tą chytę wybudował doktor podobno. Mieszkał w niej lekarz i to on tak naprawdę zasadził różne drzewa wokół tej chyty. Stąd też nazwa Eventyrskogen, czyli baśniowy las. Są tam naprawdę dosyć spore, stare rodzaje drzew iglastych, takich jak na przykład tuje, które naprawdę robią wrażenie, bo to nie są takie tuje, jak my mamy w ogródku, to są już raczej potężne drzewa. Byłam tutaj w zeszłym roku z sąsiadką i sąsiadka mi opowiadała, że ona pamięta że tego lekarza. I że tam jabłka zbierała. Jak tam zbierała jabłka i była tam raz u tego lekarza i on już był stary, a ona wtedy miała 18 lat. Na dzień dzisiejszy sąsiadka ma 75 lat, więc było to dosyć dawno temu. I co? Fajnie tam jest. Jest tam dużo rododendronów, które są dosyć duże, zaraz wam pokażemy. Wielkie. Które są wielkie. I teraz fakt. Tam jest kamień, na którym jaskiniowcy coś wydubali kamieniem, że coś znaleźli. To znaczy? Nie pamiętasz więcej coś o tym kamieniu? Co tam jest na tym kamieniu? Tam są Hallerisninger, ale nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Na kamieniach są wyryte dwa zwierzaki. Dwa obrazki. I jakie to Kwejte są obrazki? Kwejte i nie pamiętam, ale jakiś też ptak był tam. Kwejte i ptak. Tak, Kwejte to jest jakaś i ryba. I mosę. Co? I mosę. Nie, to nie jest mosa, to jest coś innego. Nie? Sprawdzimy to w książce, jak wrócimy do domu, ale jest tam właśnie wyryty na kamieniu ptak i to są Steyne Maling, tak? Czyli to są za czasów wikingów, kamienia, wyłupane jest w kamieniu ptak i ryba. Ryba, która tutaj się nazywa Kwejte, czyli halibut, tak? Halibut chyba. Nie? Halibut, chyba halibut jest tu Kwejte, ale wszystko sprawdzimy w domu, bo mamy książkę o naszej wyspie i tam są dokładniejsze informacje, więc pokażemy wam książkę i pokażemy wam informacje w tej książce. A my tymczasem się wybieramy już do lasu.
jesteśmy na miejscu. Jak to Julka mówi, doktor Proktor chyta. Detar. I jesteśmy na miejscu i tu jest taka mega wielka tuja. Pogoda dzisiaj trochę chłodniej niż wczoraj. O, a tu są te cyprysy. Radka, znasz te drzewa? O-o. Mi się wydaje, że to takie jak i Hellas są. Cyprysy, ale no koson. To to ono? Ja tryrjaj. Ja myślę, że to gdzieś nie katują, myśmy takie moi. Ja. Ale tam to jest raz, znaczy? Ja to jaj, to bym to asy taka ta czereśnia. Czereśnia, no. Albo myślę, nie czereśnia. Japońska. Japońska czereśnia, albo. Wiesz, jak witnie cała różowa. To no, tylko że już trochę za późno jest, nie? Aha. Tutaj jest ten tajemniczy kamień. Kamień, który tutaj ma te malowidła. Nie wiem, czy to tak będzie widać, bo akurat słońce dzisiaj jest słabe. Ale tutaj jest kształt tego ptaka. To jest ryba, mama. Nie, to jest chyba ptak. Tak, to jest ptak. A to jest ta ryba, ten kwejte. Zaraz spróbuję tak jakoś to ustawić, żeby to było w ogóle widać coś. O jest, o teraz widać. Te piękne rododendrony tutaj mamy. Piękne rośliny są. I słuchajcie, no tutaj właścicielem tej chyty zostali wnuki tego doktora, który już nie żyje, i oni gdzieś mieszkają w okolicach Oslo, z tego co słyszałam, i naprawdę tutaj bardzo rzadko bywają, więc no wygląda to jak wygląda, nie jest to tam przestrzeżone, ale to ma swój urok. Dzieciaki znalazły toaletę i są zachwycone. Ale z tej chyty, na tej chycie podobno nie ma toalety, więc tutaj chodzą no, do toalety. No pewnie tak, no. Takie stare norweskie warunki. Taki nawet dosyć baśniowy ten wychodek. Więcej niż jeden, nie? Pierwszy jest różowy, fioletowy. No piękne. I jest mega, mega wielgachny krzakor. Stań pod rododendron, to ci pokażę. Zobaczymy jaka jest. O! Taka jest Julka. Julka ma 1,50 m. A rododendron, no. A rododendron dwa razy taki. No burz tych rododendronów, bo tu jest kolejny rodzaj. Na górze jest z kolei fioletowy. I tutaj mamy biały.
No, przepiękne. I tak wygląda ten piękny baśniowy las. O tej porze roku jest po prostu przepięknie tutaj, zwłaszcza jak świeci słońce. My już musimy uciekać do domu, będziemy jeść obiad i szykować się na koncert, bo Julia dzisiaj ma zakończenie takiego roku muzycznego, roku pianina u Julii, w Julii przypadku i będziemy jechać na koncert. Po koncercie i przyjechaliśmy na lody, bo nagrodę są dzisiaj lody z Bestu. Tata stawia, nieczęsto się zdarza. Tata stawia lody dzisiaj z Bestu, także że zmykamy na lody i odpoczywamy dalej.